Psalm 18, część pierwsza. Przewodnikowi chóru. Psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. W drugiej księdze Samuela w rozdziale 22 zostały zapisane słowa, które Dawid wypowiedział przed Bogiem, kiedy objął tron po królu Saulu, który przez długi czas ścigał go i chciał zabić. Bóg sprawił, że to Saul zginął w walce z Filistynami, a wszyscy ci, którzy z jego rozkazu ścigali Dawida, musieli uznać jego władzę. Ten psalm, który jest zapisany w księdze Samuela, to prawdopodobnie to, co Dawid wypowiedział w momencie swojego triumfu. Psalm 18 trochę się od niego różni. Pewnie Dawid później trochę go zmienił i w tej wersji trafił do Księgi Psalmów, ale chociaż niekiedy słowa są inne, to wyrażają te same uczucia i te same myśli, a Duch Święty natchnął obie wersje i obie znalazły się w Biblii. Powiedział: miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Dawid, tropiony i prześladowany przez Saula i jego wojsko, doświadczył pomocy Boga na różne sposoby. Bóg dawał mu moc, był skałą, czyli oparciem, był twierdzą, czyli ochroną przed mocą wrogów, tarczą, czyli ochroną przed ich bronią, rogiem zbawienia, czyli mocą ratującą. Bóg pomagał Dawidowi, bo Dawid go miłował, czyli stawiał ponad wszystko inne. Wołam: niech będzie Pan pochwalony, i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Kiedy Bóg wyprowadził Dawida ze wszystkich kłopotów, on chciał go wychwalać i wychwalał go przed ludźmi. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Kiedy był wyjęty spod prawa i ścigany przez żołnierzy i zwolenników Saula, i kiedy właściwie wszyscy odwrócili się od niego, czuł się tak, jakby tonął, jakby był w pułapce i jego śmierć, po ludzku rzecz biorąc, była pewna. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. W tym strasznym położeniu Dawid wołał do Boga o ratunek i Bóg go usłyszał. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały. Zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim. Bóg, pomagając Dawidowi, nie manifestował swojej mocy nad stworzeniem, raczej działał poprzez zbiegi okoliczności, pobudzając serca ludzi, ale Dawid wiedział, że Bóg jest potężny, że jest w stanie wstrząsnąć ziemią i spowodować różne inne przerażające zjawiska, jeśli tylko uzna, że to jest potrzebne. Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemna chmura była pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił zasłoną swoją. Rozpiął wokół siebie, jak namiot, masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, grat i węgle ogniste. I zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał głos swój, grat i węgle ogniste. Bóg walczył z wrogami Dawida, a on opisał jego działanie na podobieństwo potopu. Pewnie w tych czasach opowieści, jak to wyglądało, jeszcze można było usłyszeć. Co prawda, wrogów Dawida nie spotkał taki los. Część pewnie zginęła razem z Saulem w walce z Filistynami. Nikogo nie zalały wody, ani nie zabiły ogniste kamienie, ale Dawid nie wątpił, że stał za nim ten sam Bóg, który kiedyś sprowadził potop na ziemię. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich, wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata od groźby Twojej, Panie.
od tchnienia gniewu Twojego. Bóg rozproszył wrogów Dawida i wprawił ich w zamęt. Okazał przez to swój gniew wobec nich i jakąś część swojej mocy, która jest w stanie wypchnąć wody morza z ich miejsca, tak jak to się stało, kiedy Żydzi przechodzili przez Morze Czerwone. Serce swe i zacznij wielbić go, jego chwałę.